Cześć Mroczna Armio. Witamy Was w odcinku specjalnym, poświęconym 10 najbardziej nawiedzonym miejscom w Polsce. Ranking to subiektywna opinia na temat miejsc, które odwiedziliśmy i które wywarły na nas największe wrażenie, związane z dawką adrenaliny i zjawisk paranormalnych, jakich tam doświadczyliśmy. Dla tych, którzy znają nas od dawna, będzie to nostalgiczny powrót do przeszłości, oraz przypomnienie najciekawszych wydarzeń z dawnych odcinków naszego kanału. Natomiast dla nowych widzów, niech ten film posłuży jako swego rodzaju przewodnik po paranormalnej Polsce. Być może niektóre z tych miejsc planujecie w niedalekiej przyszłości odwiedzić. Nie wszystkie oczywiście się da, ale większość jak najbardziej. Zerknijcie więc na ranking najmroczniejszych miejsc w naszym kraju według Mystery Hunters. Numer 10. Bunkier satanistów. Miejsce, które odwiedziliśmy nie tak dawno. Okryte mroczną tragedią i po dziś dzień wyłącznie z nią kojarzone. Związana jest z nim historia morderstwa na tle satanistycznym, gdzie dwóch oprawców pozbawia życia dwoje nastolatków w ciemnym i mrocznym bunkrze w Rudzie Śląskiej. Wchodząc tam czuliśmy ciężką atmosferę, a świadomość, że doszło tu do okrutnej zbrodni, dodawała dreszczu emocji. Do bunkra prowadzi droga przez ciemny las. Wejść można przez niewielki otwór w zamurowanej ścianie. Korytarze są wąskie, a sufity niskie, co potęguje klaustrofobiczne doznania. Czuliśmy duży niepokój, będąc w środku. W pewnym momencie jedno z naszych urządzeń, rempot, zaczął nieustannie wyłapywać anomalie, a jeden z nas zaczął odczuwać coraz bardziej narastający strach. Chciał szybko opuścić obiekt. Bunkier zajmuje miejsce 10 nie ze względu na mnogość zjawisk, lecz na tragiczną otoczkę tego miejsca, mroczną historię i odczucia, jakie wokół nas panowały, gdy przeprowadzaliśmy tam projekt. Ten obiekt ma w sobie coś z tej mrocznej strony. Numer 9. Nawiedzony żłobek w Gliwicach. Opuszczony żłobek w gliwickich Łabędach to duży obiekt, większy niż się spodziewaliśmy. Jego mroczna historia opiera się głównie na zasłyszanych przez okolicznych mieszkańców niepokojących dźwiękach, krzykach dzieci i doświadczeniach innych grup paranormalnych. Podobno dzieci dawnego żłobka nie były zbyt dobrze traktowane. Krążą pogłoski, że były dręczone zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Żłobek zaskoczył nas swoją aktywnością. Rzadko zdarza się, żeby w tak rozległych obiektach dochodziło do zjawisk niewyjaśnionych. W tym przypadku tak właśnie było. Rempot wyłapywał anomalie w sposób, w jaki nigdy do tej pory nie reagował. Tak jakby jakaś siła zbliżyła się do niego na tyle blisko, że nieustannie oddziaływało na nie pole elektromagnetyczne. Michał twierdzi, że usłyszał na zewnątrz budynku jakieś kroki. Flux reagował pozytywnie na zadawane pytania, a Radek niejednokrotnie rejestrował szkielet postaci na kamerze Kinect. Z tego względu żłobek w Gliwicach zajmuje miejsce 9. Numer 8. Nawiedzony szpital w Raciborzu.
Opuszczony i ogromny gmach dawnego szpitala przy Stasica w Raciborzu. Miejsce, które bez zastanowienia kojarzy się z horrorem Grave Encounters. I bez wahania mogłoby posłużyć do nagrania niejednego filmu grozy. Właśnie tak czuliśmy się wchodząc do tego szpitala. Jakbyśmy grali rolę w filmie lub brali udział w paranormalnym reality show. Historia związana z tym miejscem opiera się w głównej mierze na jednym ze zdjęć zrobionych w nocy i zamieszczonych swego czasu w internecie, przedstawiającym jedno z okien szpitala, za którym widać kontury twarzy dziecka. Zdjęcie swego czasu wywołało wiele spekulacji. Będąc w środku obiektu, doświadczyliśmy niecodziennej sytuacji, która zastanawia nas po dziś dzień. W pewnym momencie wyszliśmy z obiektu, zostawiając tam nagrywające kamery i cały sprzęt. Razem z Michałem wróciliśmy do hotelu, żeby zabrać słuchawki, których zapomnieliśmy, a które były potrzebne do przeprowadzenia eksperymentu. Radek został na czatach. W pewnym momencie zobaczył ciemną postać z psem, wchodzącą do szpitala głównym wejściem. Gdy wróciliśmy, a nie trwało to dłużej niż 5 minut, poinformował nas o tym. W obawie o kamery weszliśmy do obiektu. Po człowieku i jego kompanie nie było śladu. Tak jakby rozpłynął się w powietrzu. A żadna z kamer na korytarzach niczego nie zarejestrowała. Będąc w środku szpitala na strychu, udało nam się również zarejestrować EVP czegoś, co przypominało płacz dziecka. Być może zdjęcie wrzucone niegdyś do internetu było autentyczne? Szpital w Raciborzu, miejsce 8. Numer 7. Nawiedzony dom w Dąbrowie Górniczej. To był projekt, który zrealizowaliśmy w ostatniej chwili, rzutem na taśmę. Do nawiedzonego domu weszliśmy razem z Setem, żeby przeprowadzić tam wspólny projekt. Swego czasu tam również doszło do makabrycznej zbrodni. Początek nie zapowiadał tego, co w nawiedzonym domu stało się później. Po krótkiej sesji EVP połączyliśmy siły z Setem i wspólnie próbowaliśmy nawiązać kontakt na pierwszym piętrze budynku. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W pewnym momencie detektor K2 wykazał mocną anomalię, a chwilę później, naprzeciwko nas, rozległ się potężny huk. Tak jakby coś uderzyło w przedmiot stojący przed nami z ogromną siłą. Michał słyszał to również na kamerze monitoringu. W tym samym czasie na parterze Radek poczuł spadek energii. Tak jakby uleciała z niego część sił. Wydaje nam się, że w tym miejscu czai się coś paranormalnego. Dlatego nawiedzony dom w Dąbrowie Górniczej zajmuje 7. miejsce w naszym zestawieniu. Numer 6. Nawiedzony szpital w Starachowicach. Kolejny ogromny obiekt na naszej paranormalnej liście, który udało nam się nie tak dawno odwiedzić. Dużo słyszeliśmy na temat nawiedzonego szpitala w Starachowicach. Pogłoski te opieraliśmy głównie na doświadczeniach innych grup paranormalnych, które spotykały się w tym miejscu z dziwnymi zjawiskami. Motywem przewodnim od zawsze były słyszane w szpitalu odgłosy płaczącego dziecka. Jechaliśmy tam z nadzieją, że coś podobnego uda nam się zarejestrować. Nie było nam jednak dane tej nocy doświadczyć takiego zjawiska, co nie znaczy, że w szpitalu nic się nie działo. Już na samym początku, gdy zajmowaliśmy się jeszcze rozkładaniem sprzętu, coś za naszymi plecami z donośnym skrzypnięciem otworzyło jedne z drzwi znajdujących się na długim korytarzu. Bez chwili zastanowienia przeszliśmy cały korytarz w celu zlokalizowania skrzypiących drzwi. Nikogo wtedy z nami nie było. Później jedna z kamer na wyższym piętrze przewróciła się, choć była mocno utwierdzona na jednym z parapetów i nie miała prawa się poruszyć. Te oraz inne zjawiska sprawiają, że nawiedzony szpital w Strachowicach zajmuje 6. miejsce na naszej liście. Numer 5. Nawiedzony dom opieki społecznej. Można powiedzieć, że ten projekt to czasy zamierzchłe naszego kanału.
ale wciąż budzące duże emocje wśród naszych wytrawnych widzów, którzy pamiętają odcinki z tamtych lat. My również pamiętamy to tak, jakby to było wczoraj. Jeden z pierwszych projektów na naszym kanale, z tragedią w tle. Swego czasu miejsce było jeszcze otoczone taśmami policyjnymi. Do dawnego domu opieki w okolicy Piaseczna wchodziło się jeszcze wtedy przez starą szklarnię, która dodawała klimatu temu miejscu. Już za dnia doświadczyliśmy nietypowych zjawisk. Przemierzając korytarze domu opieki, chłopaki poczuli przepływające po ciele zimne dreszcze. Obaj w tym samym momencie. Detektor K2 silnie reagował w kilku miejscach, choć w całym obiekcie od dawna nie było prądu. Jedno ze zrobionych przez nas zdjęć wyłapało dziwną anomalię. Coś w rodzaju ektoplazmy, pewnej formy energii, która otaczała detektor K2. Podczas projektu nocnego również dochodziło do niewyjaśnionych zjawisk. Doszło do poruszenia się plecaka pozostawionego na korytarzu, a także zmiany położenia wielkiego krzyża, który znajdował się w kaplicy. Nasi widzowie wyłapali wtedy, że na początku krzyż znajdował się w innym miejscu kaplicy. Dużo później obrócony był do góry nogami i znajdował się w innym miejscu niż wcześniej. Zapamiętaliśmy dom opieki jako bardzo intrygujący i do dzisiaj wspominamy go z nostalgią. Dom opieki, miejsce 5. Numer 4. Nawiedzony dom na Śląsku. To był pierwszy tego typu projekt na zlecenie. Zostaliśmy zaproszeni do domu, w którym dochodziło do dziwnych zjawisk. Miały one prawdopodobnie związek z dzieckiem, synem rodziny, który niejednokrotnie opowiadał, że widzi w domu postaci oraz coś w rodzaju niebieskiej kuli, która pojawiała się w mieszkaniu. Historia bardzo intrygująca, biorąc pod uwagę fakt, że opowieści pochodziły z ust małego dziecka. I co mroczniejsze, te opowieści właśnie potwierdziły się na naszym materiale. Gdy przeprowadzaliśmy projekt na strychu, jedna z kamer skierowanych na piwnicę zarejestrowała coś, co ani wcześniej, ani nigdy później więcej nam się nie przytrafiło. Oko kamery nagrało przelatującą kulę energii, która emanowała blaskiem i jakby świeciła się od środka. Historia tego domu spięła się nam wielką klamrą i wydaje nam się, że otrzymaliśmy potwierdzenie słów, które usłyszeliśmy przed zbadaniem tego domu. Z biegiem czasu wydaje nam się jednak, że nie było to nic groźnego. Na materiale nazwaliśmy to czymś w rodzaju patrona i mamy nadzieję, że się nie myliliśmy. Numer 3. Nawiedzony szpital w Legnicy. Kolejny ogromny obiekt na naszej nawiedzonej liście. Opuszczony legnicki szpital to miejsce bardzo dobrze znane fanom urbexu i badaczom zjawisk niewyjaśnionych. Jadąc do takich miejsc, często zastanawiamy się, jak to wszystko dobrze i sprawnie ogarnąć i czy takie rozległe obiekty mogą faktycznie obfitować w zjawiska paranormalne. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. One same do nas przyszły. Scenariusz podobny do tego ze szpitala w Starachowicach. Coś niepokojącego zaczęło się dziać jeszcze w chwili, gdy rozstawialiśmy nasz sprzęt. Na jednym z korytarzy, za naszymi plecami, usłyszeliśmy donośny szmer lub coś w rodzaju odgłosu kroków bądź szurania czymś ciężkim o beton. Również po chwili udaliśmy się do źródła dźwięku. Nie ujrzeliśmy nikogo ani niczego, co mogłoby ten dźwięk wydawać. Ale nie to było najmroczniejsze podczas nocy w nawiedzonym szpitalu. Projekt w Legnicy przyniósł nam jedno z najmocniejszych, jeżeli nie najmocniejsze EVP w historii kanału. I nadal jesteśmy zdania, że możemy to śmiało powiedzieć. Głos z piekła rodem, wołanie zza światów, błagalne krzyki o pomoc. Brzmi buńczucznie, ale gdy posłuchamy tego nagrania, włos jeży się na głowie. Przynajmniej nam. Projekt w szpitalu w Legnicy zapamiętamy na długo. Dlatego
Miejsce trzecie. Numer 2. Dom dusz. Długo zastanawialiśmy się nad miejscem drugim w tym zestawieniu, ale zdecydowała mnogość zjawisk i emocji, jakie towarzyszyły nam podczas projektu. Na ten tajemniczy dom trafiliśmy przez kompletny przypadek, gdy jeszcze zaczynaliśmy przygodę z Mystery Hunters. Dowiedzieliśmy się o nim przez rozmowę Michała z jednym ze swoich kolegów, który poinformował, że w pewnej miejscowości pod Warszawą stoi opuszczony dom z mroczną historią. Że ludzie, którzy tam mieszkali, po jakimś czasie umierali albo uciekali, nie mogąc wytrzymać tam nocy. A sam dom wybudowany jest na starym średniowiecznym cmentarzu. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji odwiedziliśmy nawet proboszcza lokalnej parafii, który powiedział nam, że w tym domu był nawet egzorcysta. Nic jednak nie wskurał, a wręcz uciekał z tego miejsca w popłochu. W głowie mieliśmy duży mętlik przed wejściem do tego miejsca, bo skoro uciekał z niego egzorcysta, a ksiądz nawet nie myślał o zapuszczeniu się w jego mury, to co będzie z nami, początkującymi badaczami zjawisk niewyjaśnionych? Postanowiliśmy zaryzykować, a trylogia Domu Dusz przyniosła nam wiele paranormalnych doznań i wspomnień. Numer 1. Nawiedzony dom na Podlasiu. Tego miejsca i projektu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Nawiedzony dom, który zmienił wszystko. Postrzeganie zjawisk paranormalnych i życia po życiu. Był początkiem wielkiej pasji. Dom i historia godna fabuły horroru. Sam widok nawiedzonego domu na Podlasiu wzbudzał ciarki na ciele. Mrocznych wrażeń dopełniała historia, którą opowiedziała mi staruszka mieszkająca w sąsiedztwie nawiedzonego domu. Historia dawnego właściciela, którego ciało w trumnie przetrzymywane było w domu przez 3 dni po jego śmierci. Opowiedziała również o zdjęciu przedstawiającym właściciela na tle samochodu, a obok coś, co wyglądało na istotę demoniczną. Czarna masa energii, znajdująca się tuż za nim. Już samo zdjęcie przerażało. Gdy późnym wieczorem dojechałem na miejsce, ukazał mi się widok drewnianego budynku, skrytego za krzaczastymi gałęziami pobliskich drzew. Dom oświetlały tylko lampy samochodu. I wtedy się zaczęło. Światło w budynku samoistnie się zapalało i gasło. Detektor K2 co chwila wyłapywał anomalie jeszcze na zewnątrz budynku. Po wejściu do środka zjawiska paranormalne nasiliły się. Doświadczyliśmy wielu stuknięć, dziwnych dźwięków, a nawet przesunięć przedmiotów. Na dyktafon nagrało się również bardzo wyraźne EVP, płaczącego dziecka albo szlochającej kobiety. Ale to wcale nie musiał być duch. Potrójne uderzenia na piętrze wskazywać mogły na siłę demoniczną, która tej feralnej nocy i grało sobie z nami w najlepsze. Tego projektu nie zapomnę do końca życia. Temat domu na Podlasiu wydaje się jednak na chwilę obecną zamknięty. Być może to przeszłość, która nie będzie już miała kontynuacji, a lokalizacja na zawsze pozostanie naszą tajemnicą. Jeśli wytrwaliście do końca, wypiszcie w komentarzach wasze ponumerowane zestawienie projektów z najbardziej nawiedzonych miejsc, jakie odwiedziliśmy. Wszystkiego najlepszego w nowym roku i do zobaczenia w kolejnym odcinku.